Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Chciałbym, żebyśmy się dzisiaj skupili na działaniu Ducha Świętego w Elżbiecie. Kiedy przyjrzymy się tej scenie, okazuje się, że co najmniej trzy elementy tego działania w tej kobiecie ewangelista ukazuje. Mianowicie po pierwsze, w Elżbiecie poruszyło się dzieciątko, czyli poruszyło się to nowe życie, które otrzymała. Ojcowie Kościoła mówią, że to poprzednik, czyli Jan Chrzciciel, będący w łonie Elżbiety, wita Zbawiciela, czyli Mesjasza, który był w łonie Elżbiety, w łonie Maryi. I oczywiście to pewnie w takiej duchowej rzeczywistości i w takim mistycznym patrzeniu możemy taką głęboką analizę zrobić tego, ale ja chciałbym, żebyśmy się skupili na tym, że dla Elżbiety to było coś wyjątkowego. Mianowicie ona do tej pory była niepłodna, starsza już kobieta, czyli przez wiele lat nie miała tego doświadczenia dziecka, które nosi w łonie, dziecka, które się porusza. Miałem taką prywatną teorię, że to było pierwsze kopnięcie, ale specjaliści, zwłaszcza kobiety, mnie uświadomiły, że szósty miesiąc to jest za późno, żeby ona po raz pierwszy poczuła, że to dziecko porusza się, że pewnie wcześniej już to kobiety czują. Ale nie ma wątpliwości, że to było coś wyjątkowego. Dla Elżbiety było coś, nawet jeżeli nie pierwszego, to wyjątkowego. Ona to poczuła jako coś wyjątkowego. Mianowicie co takiego? To, co do tej pory było poza jej doświadczeniem, teraz stawało się prawdą, że to dziecko będzie mogła urodzić, że to dziecko, nowe życie w niej rośnie, dojrzewa i ono pojawi się na świecie. To było działanie Ducha Świętego, który przenika całą osobę. I jest też tak z nami, że kiedy Duch Święty przychodzi, porusza się w nas to coś, być może co do tej pory było martwe, co do tej pory było nieżywe, co do tej pory było nieużywane. Tak się dzieje, że gdy Duch Święty przychodzi do człowieka, to człowiek swoje dotychczasowe możliwości ma poszerzone albo w ogóle zbudowane na nowo. I to jest pierwszy sygnał działania Ducha Świętego. Ta nowość. Nowe życie w człowieku, bo tylko Duch Święty może dawać nowe życie i to, że to nowe życie daje o sobie znać. Takie działanie Ducha Świętego oznacza, że moja modlitwa ożywa. To znaczy, że ja mam inną relację do tego świata, do Boga, że to nowe życie oznacza również nowe spojrzenie na wiele rzeczy, nowe odkrywanie tego, do czego mnie Pan Bóg powołał, po co ja jestem na tym świecie, jaki jest sens mojej codziennej pracy, wysiłku, tego wszystkiego, co mi Pan Bóg zlecił do zrobienia. Elżbieta
jakby na nowo poczuła się rzeczywiście jako matka powołana, wybrana, pobłogosławiona. I nowe życie, czyli działanie Ducha Świętego w nas, takie skutki w nas wywołuje. Więc nie ma wątpliwości, że potrzeba nam takiego działania Ducha Świętego w nas, aby to, co do tej pory właśnie było nieużywane, martwe czy słabe, zostało ożywione. Po drugie, Duch Święty napełnił Elżbietę, tak to ewangelista ujmuje. Czyli to, co do tej pory było tylko taką możliwością, czyli takim naczyniem, teraz zostało wypełnione łaską i mocą. I znowu, tutaj Elżbieta była bardzo pobożną kobietą, była bardzo gorliwą kobietą, była, jak czytamy w Ewangelii w innym miejscu, tą, która zachowywała wszystkie zasady, przykazania i prawo Boże, czyli na pewno jedną z tych, nazwijmy to, najbardziej gorliwych, oddanych i pobożnych kobiet w tamtym czasie, w tamtym miejscu. Ale kiedy przychodzi Duch Święty, on tę dyspozycję ludzką, czyli to jej ludzkie działanie wypełnia swoją obecnością i mocą. I my też potrzebujemy, jeżeli przygotowujemy się tak na święta, chcemy jakoś nas, naszą rodzinę, nasz dom przygotować, wypełnić wszystko, co trzeba, doglądnąć wszystkiego, to w tym naszym przygotowaniu, w tym naszym zabieganiu i w tym przestrzeganiu pewnej tradycji potrzeba jeszcze właśnie tego, że to wszystko musi być wypełnione Duchem Świętym. Bo inaczej ta kolacja będzie, wigilijna, będzie tylko zjedzeniem posiłku. Inaczej to śpiewanie kolęd będzie tylko tradycyjnym pokiwaniem się albo posłuchaniem miłej melodii. Jeżeli to nie będzie wypełnione mocą Ducha Świętego. I Elżbieta tego doświadczyła, że tak było, że to wszystko, co było przygotowaniem, prawem, zasadą, tradycją, stało się dla niej z jednej strony właśnie tym żywym, bo ożywionym, ale też wypełnionym. Ona pełna Ducha Świętego, potem widzimy, że ona okrzyk wydaje, że to jest radość. Że to nie jest tylko, no są jakieś odwiedziny, spotykamy się przy stole, siedzimy, świętujemy. To jest coś, co napełnia moje serce radością. I potrzebujemy właśnie tego, żeby to, co jest naszym zwykłym ludzkim działaniem, zostało wypełnione mocą Ducha. Moja praca, moje składanie życzeń, moja modlitwa, mój udział w liturgii, to wszystko, co jest dobrem przygotowanym przeze mnie jako człowieka, świadomie wykonanym. Powinno to być i potrzebujemy tego, aby to było wypełnione mocą Ducha Świętego. Dlaczego? Dlatego, że to jest wypełnione treścią. Wtedy, jak śpiewam kolędy, to rozumiem, że Syn Boga przychodzi na świat. Kiedy czytamy Ewangelię w czasie naszej wieczerzy wigilijnej, rozumiemy, że w naszym domu Słowo rozświetla rzeczywistość. Kiedy modlimy się za naszą rodzinę, to rozumiemy, że tu przychodzi łaska. Tego wieczoru w naszym domu, w naszym mieszkaniu, przy naszym stole Bóg staje się obecny. Duch Święty wypełnia to wszystko. I wtedy ma sens przygotowywanie potraw, ma sens ładne ubranie się, ma sens obdarzanie się prezentami, ma sens śpiewanie kolęd. Dlaczego? Dlatego, że to jest wypełnione mocą. Wtedy każdego z nas to umacnia. Każdy z nas czuje, że to jest ta rzeczywistość, która jest Boża, nie tylko ludzka, nie tylko to jest ładnie, nie tylko to jest poprawnie, ale to jest to coś, co daje nam siłę. Dlaczego? Dlatego, że to wypełnia Duch. I trzecia rzecz, o której czytamy, to, że Elżbieta wypowiada słowa poznania, tak byśmy to dzisiaj powiedzieli, i słowa proroctwa. Słowa poznania i proroctwa, które możemy, przynajmniej tak przyglądając się niektórym, pozwalają jej zrozumieć rzeczywistość. I to zrozumienie rzeczywistości jest o tyle piękne, że ona mówi rzeczy, których nigdy by jako człowiek nie wymyśliła. Po pierwsze, mówi o misji i roli Maryi. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Skąd ona to mogła wiedzieć?
tylko Duch Święty mógł to jej powiedzieć, że ta dziewczyna, która przychodzi do niej, jej krewna, staje się błogosławioną między niewiastami. I dalej mówi, błogosławiony jest owoc Twojego łona. Skąd ona wiedziała, że Maryja poczęła dziecko? Nie mogła tego wiedzieć po ludzku. A jednak w tym słowie poznania ona to widziała, że Maryja też się spodziewa dziecka. I potem następuje słowo, które jest zupełnie jakby poza możliwością takiego religijnego poznania w Izraelu. Ona mówi tak, skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie. Matka mojego Pana. To słowo Pan dla ludzi Starego Testamentu tamtego czasu, bo to jeszcze Stary Testament, słowo Pan oznacza Bóg. Elżbieta nie mogła tego powiedzieć sama od siebie, bo była to w języku i w ustach kobiety z Izraela herezja. To było bluźnierstwo. Ona nigdy nie mogłaby powiedzieć, że to jest Matka Boga, Matka Pana. To było poza świadomością, poza możliwością takiego w ogóle wypowiedzenia. I widać wyraźnie, że to jest proroctwo, to jest słowo poznania, które Duch Święty włożył w jej serce i w jej usta. I ona to wypowiada. Ty jesteś Matką mojego Pana, Matką Boga. Kiedy my jesteśmy otwarci na działanie Ducha Świętego, poznajemy rzeczywistość. Poznajemy tę rzeczywistość ziemską. Tak Maryja była w stanie błogosławionym i Elżbieta to zobaczyła dzięki łasce Ducha Świętego. Ale też dzięki mocy i temu działaniu Ducha Świętego Elżbieta zobaczyła jeszcze więcej niż tylko to, co naturalne, takie, nazwijmy to, zewnętrzne, to, co takie ludzkie. Ona zobaczyła prawdę o Trójcy, że jest Syn Boga, który przychodzi i właśnie rodzi się, będzie się rodził z Maryi. Kiedy my spotykamy się w rodzinie, bo to było spotkanie rodzinne. Maryja i Elżbieta to były krewne. To było rodzinne spotkanie. Kiedy my spotykamy się i jesteśmy otwarci na Ducha Świętego, On nam pozwala zobaczyć tę rzeczywistość, jaka jest nas samych. Gdzie jesteśmy, w jakim momencie, co się dzieje z nami, z naszą rodziną. To poznanie pozwala nam jakby rozejrzeć się wokół siebie i zobaczyć, jak Bóg działa w tym wszystkim, co my robimy, kim jesteśmy. Właśnie te ziemskie rzeczy, ale i te Boże, nazwijmy to, te takie, które odnosimy bezpośrednio już do tego, który stworzył nas, przychodzi nas zbawić, bo święta Narodzenia Pańskiego to jest święto wcielenia Zbawiciela i chce, żebyśmy rzeczywiście poznawali prawdy Boże, poznawali Jego samego, jako tego, który przychodzi do Twojego domu, tego, który przychodzi do Twojego serca. Nie ma lepszego przygotowania do narodzenia Zbawiciela niż otwartość na Ducha Świętego. Nie ma lepszego. I kiedy mówimy o przygotowaniach, to oczywiście te zewnętrzne są wymieniane, te takie duchowe, typu spowiedź, komunia święta, modlitwa, czytanie Pisma Świętego, to jest prawda. Ale we wszystkim tym dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że podstawą przeżycia nie tylko takiego stworzenia atmosfery miłej, świątecznej i ciepłej, ale tego przeżycia, autentycznego przeżycia przychodzenia Zbawiciela do Twojego domu, do Twojej rodziny, do Twojego codziennego życia, jest otwartość na Ducha Świętego. Ponieważ Duch Święty pozwoli Ci, żeby ożyło to, co słabe, martwe było do tej pory, wypełni Ciebie w tych wszystkich czynnościach, które robisz, że to będzie miało treść, i w końcu, że będziesz miał sposób poznawania Pana Boga. Inny, większy, piękniejszy, jaśniejszy niż do tej pory. Będziesz potrafił, tak jak Elżbieta, zobaczyć tę rzeczywistość Bożą w zwykłych, prostych czynnościach. W tym, że się spotykacie, rozmawiacie, przemawiacie. Bo gdy zapytamy, kiedy to się stało? Kiedy Elżbieta otrzymała tego Ducha Świętego? Kiedy ją wypełnił? Kiedy się poruszyło dziecko? Kiedy ona okrzyk wydała? Kiedy wypowiedziała te słowa poznania? Odpowiedź jest prosta. Wtedy, kiedy Maryja wypowiedziała do niej dobre słowo. Kiedy się spotkały.
To było spotkanie rodzinne i kiedy padło pierwsze dobre słowo przywitania, to się stało w Elżbiecie. Więc te życzenia, które będziemy sobie składać, niech one nie będą puste. One nie muszą być takie wymyślone, bardzo długie, ale niech one będą właśnie takie. Niech to będzie życzliwość i taki przepływ łaski z Twojego serca do tego, komu składasz życzenia. Kiedy będziecie czytać Ewangelię przed wieczerzą, niech to będzie naprawdę słuchanie, że Słowo Boga rozświetla naszą rodzinę, nasze mieszkanie. Kiedy spożywacie posiłek przy stole, niech to będzie świadomość, że my tu naprawdę zapraszamy Boga. Że to jest miejsce i przestrzeń, gdzie Bogu robimy miejsce na Jego działanie w nas. I wtedy pójście na pasterkę czy święta już następne dni naprawdę będą tymi, w których my chcemy być otwarci na to, że Zbawiciel do mnie przychodzi. W moją konkretną rzeczywistość. Do mojego serca i do mojej rodziny. Amen.